Szpital Wojewódzki na Parkitce, największa placówka medyczna w północnym regionie województwa śląskiego. Codziennie trafiają tu setki pacjentów. To, co teraz powiemy, nie jest nowiną, że na szpitalny oddział ratunkowy przynajmniej 20% pacjentów w ogóle nie powinno trafić. Zgadza się, niestety jest to prawda. Jesteśmy szpitalem specjalistycznym, ale niestety nie gwarantujemy każdemu zgłaszającemu się do SOR-u porady lekarza specjalisty. Chciałoby się powiedzieć, sorry, tu nie leczymy specjalistycznie, a ratujemy życie. Dlatego pacjenci czasami muszą czekać po wiele godzin na spotkanie z lekarzem. SOR to miejsce, które służy do ratowania życia, do zabezpieczenia wstępnie czynności życiowych, do ratowania pacjentów w stanie nagłym. Natomiast nie jest to miejsce, w którym mamy możliwość rozwiązywania problemów, na przykład oczekiwania na poradę specjalistyczną, która jest na przykład trudna do uzyskania w innym miejscu. Więc to są nasze te problemy, z którymi się borykamy, które powodują, że pacjentów mamy bardzo dużo. Zaistniało teraz takie przedziwne zjawisko, że cały rejon Blachowni, cały rejon Woźnik, cały rejon Lublińca w jakiś dziwny sposób z urazami zaczął trafiać do nas. Kiedyś inne szpitale, te, które pełniły też dyżury udzielające pomocy doraźnej, na przykład w Blachowni, miały większą swoją aktywność. W obecnej chwili wszystkie osoby, które po prostu spotyka coś z tamtego regionu, przybywają do nas. Podobnie zespoły ratownictwa medycznego. Brak ortopedii w szpitalu na Lublińcu skutkuje tym, że po prostu urazy, porady ortopedyczne jak gdyby z gruntu wiezione są tutaj do nas. Zatem jest pilna potrzeba odblokowania szpitalnego oddziału ratunkowego, by ta największa pomoc dotarła do chorego na czas.